Widać, jak się wszyscy cieszą, kibice i zawodnicy. Ciężki tor, ciężkie warunki, ale objechaliśmy, daliśmy radę całą i bardzo się z tego cieszymy. Teraz co? Idziecie do teatru z Oskarem? Tak, teraz Oskar mnie zabiera do teatru. Nie wiem, na jaki spektakl, ale trzeba zapytać jego. Myślę, że bohaterami jest cała nasza drużyna i zawodnicy. I wywiadu udzielam. I zawodnicy, i biuro prasowe, i wszyscy ludzie, którzy z nami współpracowali. Stworzyliśmy bardzo dobry i zgrany team i dzięki temu udało nam się wywalczyć awans. Kolejny ojciec sukcesu, a więc menedżer klubu Speedcar Motor Lublin, Piotr Więckowski. No Piotrek, dzisiaj chyba Lublin długo nie zaśnie. No mam nadzieję, takie chwile się nieczęsto zdarzają i trzeba je celebrować odpowiednio i cieszyć się nimi. No właśnie, dzisiaj deszcz padał. Były jakieś obawy, czy byłeś spokojny o to, że mecz będzie rozegrany i że zwyciężymy? No nerwów zjadłem chyba na tyle, co w całym sezonie z powodu pogody, bo już myślałem, że się nie odbędzie, ale na szczęście wszystko się dobrze ułożyło. Stasiu, jak zwykle bohater publiczności, a więc zdjęcia z dzieciakami, no ale dzisiaj celebrujemy awans do pierwszej ligi. Nie da się ukryć, no to żeśmy walczyli cały sezon, takie były cele i udało nam się to zrealizować. Nie było łatwo, bo wiadomo dzisiaj no mieliśmy warunki dosyć ciężkie, ale mieliśmy bardzo dużą zaliczkę z Rzeszowa i po prostu zrobiliśmy swoją robotę. Dzisiaj każdy pojechał na miarę możliwości, no byliśmy po prostu u siebie zdecydowanie lepsi i udowodniliśmy to, że należy nam się ten awans. Wiktor Trofimow, kolejny bohater dzisiejszego meczu. Wiktor, udało się. Tak, długopis młody, udało się, ja jestem dumny z tego, zadowolony również, że się udało, pomogłem drużynie zrobić awans, no i cóż, za rok Lublin jest w pierwszej lidze, a zobaczymy, co będzie w następnym sezonie. Ja jestem zmęczony i dlatego nie mogę tutaj zacząć skakać z radości, nie? I nie mogę zacząć wydziwiać. Natomiast no, jak się gdzieś tam kiedyś złapało ten żużel za mało lata, bo ojciec przyprowadził na stadion, później to się stało pracą, która ciężko nazwać pracą, bo to jest pasja, a później ma się jeszcze możliwość w swoim mieście ze znajomymi często, co jest mega ważne, robić coś robić po prostu, nie opowiadać, tylko coś robić, no to jest cudowne. Życzę każdemu takiej frajdy, bo to jest radocha. A my przerywamy na chwilę. Kto wygrał mecz? Motor! Motor, motor, motor! Jak tam sezon? Bardzo dobrze, no. Zakończył się awansem, to najważniejsze. Drużyna wygrywa, przychodzi awans, pierwsza liga, no naprawdę jest emocje, super, naprawdę super. Panie prezesie, panie dyrektorze, melduję wykonanie zadania, także udało się. Po bólach może nie po bólach, może tak miało być. Myślę, że mieliśmy pecha, mieliśmy w finale. Zaczęło się od półfinału, było już też było nerwowo, ale najważniejsze, że udało się awansować. Pokazaliśmy, że jesteśmy lepsi w dwóch meczu, no bo wygraliśmy i tam i tutaj, także nie zostawiliśmy żadnych złudzeń. Kibice dopisali perfekcyjnie, również się spisali, myślę, że na miarę Ekstraligi. Także było super. A z nami Oskar Bomer, kolejny bohater tego sezonu. Oskar, mamy awans. Mamy, co mogę więcej powiedzieć. Pierwsza ligo, bójcie się, wracamy. Zostań z nami,
Coś jeszcze? Z nami! No, powiedz, no. Właśnie, Oskar, zostajesz z nami? Zostań z nami! Zostań z nami! Co mogę powiedzieć? Moje serce zawsze jest w Lublinie i niezależnie gdzie jeżdżę, to dla tego klubu chciałbym jeździć, bo tutaj mam naprawdę świetnych kibiców, świetnie się tutaj czuję, ale no wiadomo jak jest, ale zobaczymy wszystko, jak się zgra, może się dobrze zgra i zobaczymy jak to będzie. It's been a very long season, you know. It was, you know, it's October now, but you know, to celebrate this home with the home fans, you know, this is amazing. So yeah, fantastic season, very good season. Yeah, it was an awesome start in Poland. I couldn't have asked for a better season. Yeah, I wish I'd raced more meetings, but yeah, we still accomplished the goals and to get into first league, and I'm really, really happy about this. Dzisiaj mamy awans i musisz zabrać do teatru Pawła Miesiąca. Gdzie pójdziecie? Na jaką sztukę? Tak, zabieram go do teatru Pawła. Już smoking jest przygotowany, jeden i drugi. Po prostu nie mogę zdradzić dokładnie, co to będzie, ale mogę powiedzieć, że będzie to sztuka wymagająca.